Dzień dobry, Kamila Salwiak. Witam Państwa w kolejnym wakacyjnym wydaniu magazynu Usteckiego. Ponad 4 godziny tańca, zbiórka datków i urodzinowe przyjęcie. Na Usteckiej Promenadzie mieszkańcy i turyści bawili się podczas 4. maratonu Zumby i Salsation oraz urodzin Stowarzyszenia Muszkieterowie Szpiku. Trening ze sceny poprowadzili trenerzy Zumby i Salsation, którzy do Ustki przyjechali z całego Pomorza. Wraz z nimi tańczyli mieszkańcy i turyści w specjalnie wydzielonej strefie. Aby się do niej dostać, trzeba było podpisać specjalne oświadczenie oraz dać sobie zmierzyć temperaturę. Wszystko w związku z reżimem sanitarnym spowodowanym koronawirusem. Ale na Usteckiej Promenadzie miejsca wystarczyło również dla tych, którzy chcieli tylko popatrzeć na treningi, posłuchać występów muzycznych, a także pomóc podopiecznym Ustecko-Słupskiego Stowarzyszenia Muszkieterowie Szpiku. Choć stowarzyszenie głównie opiekuje się dziećmi chorymi onkologicznie, tym razem pieniądze były zbierane na rzecz miesięcznego Leosia, który urodził się z sercem po prawej stronie. Leoś jest taki maleńki. Jak go zobaczyłam, to myślałam, że mi serce pęknie i dlatego musimy mu pomóc. Musimy potańczyć, co jest dla nas wielką radością i musimy pomóc Leosiowi, co jest jeszcze wielką radością przy okazji. A jak pomóc temu miesięcznemu chłopcu po maratonie? Po maratonie przede wszystkim prosilibyśmy o wpłaty na konto Leosia, ponieważ jak wszyscy wiemy, leczenie w naszym kraju wygląda tak, a nie inaczej, bardzo dużo pieniędzy jest potrzebne, także prosimy, są odnośniki na Muszkieterach Szpiku, są linki, gdzie można pomóc, a bezpośrednio można się kontaktować z Muszkieterami Szpiku. Podczas urodzin nie zabrakło też gości specjalnych. Na scenie zaśpiewali Patrycja Pałucka, Małgorzata Kanik i Jakub Brzeziński. Z młodymi fanami spotkali się blogerzy Patryk Szczepanik i Weronika Jaguś. Przedsiębiorcom i osobom prywatnym, którzy od lat pomagają Muszkieterom Szpiku, wręczono tytuły ambasadorów stowarzyszenia. Na finał zbiórki był pokaz Fire Show. Rusza przebudowa ulicy Legionów w Ustce. Prace mogą potrwać do końca roku. Kierowcy i piesi muszą liczyć się z utrudnieniami. Inwestycja realizowana jest na nieruchomościach stanowiących własność miasta. Zakres planowanych prac obejmuje budowę nowej jezdni, chodników, miejsc postojowych, zjazdów oraz oznakowania pionowego i poziomego wraz z budową kanalizacji deszczowej, oświetlenia, przebudową kolidującej infrastruktury podziemnej oraz montażem elementów małej architektury. Zgodnie z planem inwestycja będzie realizowana w 5 etapach. Sama inwestycja jest dofinansowana z pieniążków unijnych i jest realizowana w ramach większego projektu, który posiada nazwę Przestrzeń na Plus, kompleksowe działania w przestrzeni publicznej w obszarze rewitalizacji E, obejmującego w swoich działaniach m.in. planowane do wykonania cewu MOR, przebudowę ulicy Rybackiej wraz z ulicą Zieloną oraz inne działania, które będą wykonywane przez naszego partnera projektu. Partnerem wspomnianego projektu jest spółdzielnia Korab. W ramach przedsięwzięcia planowane jest także zagospodarowanie terenów OSIR-u. Wózek kąpielowy, wygodne zjazdy na plażę i pomoc ratownika na dzwonek to udogodnienia, które czekają w Ustce na osoby z niepełnosprawnościami. Tegoroczny sezon wakacyjny w Ustce z pewnością wyróżni się tworzeniem udogodnień w korzystaniu z plaży osobom niepełnosprawnym. Na plaży zachodniej i wschodniej ułożono wygodne, utwardzone zjazdy prowadzące niemal do samego morza. Już funkcjonuje na plaży wschodniej przy zejściu numer 4. Jest dla niego specjalnie przygotowane miejsce, jest też guzik, jest też numer telefonu podany, pod którym można zadzwonić i taki wózeczek będzie wtedy obsługiwany właśnie przez takich sympatycznych naszych ratowników usteckich i osoby z niepełnosprawnością ruchową, ale nie tylko, będą mogły skorzystać z kąpieli. Wózek znajduje się przy wejściu na plażę wschodnią w pobliżu latarni morskiej i fontanny. Dostępny jest w godzinach otwarcia kąpieliska, czyli od 10 do 18. Wystarczy skorzystać z dzwonka. Do pomocy zgłosi się wtedy jeden z ratowników, który wraz z opiekunem osoby niepełnosprawnej ułatwi morską kąpiel. Możliwa jest ona w dni, kiedy nad kąpieliskiem powiewa biała flaga. Z myślą o turystach i ustczanach Ustecka Biblioteka przygotowała ekogrę. Dzięki zabawie będzie można poznać walory przyrodnicze kurortu i jego okolic.
Zagubiona szajka nadmorskiego Mikołajka to gra questingowa przygotowana przez usteckich bibliotekarzy pasjonatów gier. Jej uczestnicy podążać będą szlakiem lokalnie chronionych gatunków flory i fauny. Celem gry jest zebranie kompletu 5 pieczęci z wizerunkiem przyjaciół nadmorskiego Mikołajka. Do miejsc, gdzie te pieczęcie są ukryte, doprowadzą Państwa rozwiązania zagadek i gier logicznych. Karty do gry znaleźć można w Centrum Informacji Turystycznej przy ulicy Marynarki Polskiej 71. U celu podchodów na uczestników, którzy pochwalą się odnalezieniem niesfornych kumpli Mikołajka, czekają niespodzianki, ekoprezenty. W grze przez cały okres wakacyjny może wziąć udział nieograniczona liczba osób, rodziny z dziećmi, młodzież i dorośli. Jest to jedna z propozycji Biblioteki Miejskiej w Ustce w ramach projektu Biblioteka Naturalnie. W lipcu i w sierpniu planowane są również ekopikniki, na których wysłuchamy pięknych opowieści papierowego teatru Kamishibai i wykonamy ekologiczne pamiątki z Ustki. Projekt otrzymał dofinansowanie Fundacji Orlen. Zachęcamy Państwa do wzięcia udziału w ekogrze oraz do oglądania kolejnego magazynu usteckiego za tydzień o stałej porze. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia.